19. edycja charytatywnej akcji Czapka Świętego Mikołaja ruszyła. To coroczna inicjatywa Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika. Jej celem jest przygotowanie świątecznych paczek dla dzieci i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 19 lat temu grupa nastolatków radnych Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika wyszła z inicjatywą takiego przedsięwzięcia i właśnie zorganizowali tą akcję. Ogółem Czapka Świętego Mikołaja to akcja charytatywna, która odbywa się co roku w Rybniku, gdzie my, radni Młodzieżowej Rady Miasta, podczas świąt Bożego Narodzenia staramy się umilić okres świąteczny dzieciom z uboższych rodzin oraz osobom potrzebującym starszym, dając im paczki. Ze względu na pandemię koronawirusa tegoroczna odsłona odbywa się na nieco innych warunkach. Przeniesiona została do sfery internetu. Darczyńcy mogą wpłacać na specjalne konto bankowe. Drugą kwestią to jest, iż w sobotę i w niedzielę 11-12 tutaj na rybnickim rynku będzie można zakupić przedmioty, które cały dochód właśnie przekażemy na ten cel. I trzeci to właśnie na naszym Facebooku MRM Rybnik. Trwają licytacje też przedmiotów. Jak Czapka Świętego Mikołaja wyglądała w poprzednich latach? Przy pomocy ponad setki wolontariuszy zbieraliśmy pieniądze, kwestowaliśmy w pobliskich centrach handlowych. Również zbieraliśmy żywność z długotrwałą datą ważności do spożycia. Również przy pomocy przedszkoli oraz szkół w naszym mieście zbieraliśmy zabawki oraz słodycze. My wszyscy wierzymy, że dobro wraca, stwierdziła Dominika Antosz z Młodzieżowej Rady Miasta. I każdy z nas może kiedyś się znaleźć w takiej sytuacji, gdzie będzie potrzebował pomocy. Dlatego pomagajmy, póki możemy i zróbmy coś dobrego w święta dla drugiego człowieka. Młodzi rybniczanie wierzą, że w przyszłych latach ponownie uda się zrealizować to przedsięwzięcie.